Cześć! Ja Jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj, jak widzicie, mam nową łódź, którą kupiłem za chyba 300, co to było? Za 300 coś tysięcy, tak, bo kupiłem i patrzcie, jakie to są ryby. Fez! Przecież to jest najlepsza czapka świata i mamy Feza. Co on robi w ogóle? Attract and repel are super effective. Your boat is ślub. Oh god! Biorę. Przecież to jest taka dobra czapeczka. Ale dobra, wracając do tego. No, właśnie kupiłem sobie nową łódkę. Muszę się przyznać, już nagrywałem. O kurde. Już nagrywałem to, ten odcinek tylko. I nawet miałem Swordfisha, tylko mi się wypuścił. I miałam za dużą depresję, by kontynuować. Dlatego właśnie jestem tu znowu. Ja złapałem tego Swordfisha, tylko że go przez... O kurde, ty tetro. Przez próbę go wypuściłem, patrzcie, ile tu jest nowych ryb. To jest aż niesamowite i dzisiaj postaram się złapać właśnie Swordfisha. Chodź, tetra. Tetra to kawałek dobrej ryby, to wiadome. I muszę szukać pafa, by złapać tego skurczybyka. Tak, tego skurczybykowego Swordfisha. Tu są w ogóle jakieś ryby widmo. O nie, bagu. Ja go też złapałem, tego bagu. Którego tam mogliście widzieć. Tak, też go złapałem. Ale ja szukam pafów. Bo pafy są gdzieś tutaj na tym terenie. Ale trochę wcześniej, bo ja kupiłem bardzo dobrą łódź. Oj, bardzo dobrą łódź. Tak. Mega dobrą. Łódź, dobra, chodź. Mogę się wykorzystać do czegoś. Co się stało? Dobra, nie wiem, co się stało, ale zarzuciłem tak, że szkoda gadać. Tutaj gdzieś się w ogóle turbik kręcił za 100 tysięcy. Więc no... Nemo! A dobra, on jest małą rybą, nie mogę go złapać. Nie, muszczard. I dzisiaj właśnie chcę złowić tego. No. Swordfisha. Jak wam się spodobał odcinek, zostawcie łapę w górę, nie powiedziałam o tym, nie wiem czemu. Zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, by być na bieżąco. Z kolejnymi odcinkami, bo naprawdę są bardzo fajne ostatnie odcinki, bo Scat Goes Fishing, wszystko co Scat Goes Fishing to fajne, chyba to wiecie, co nie? Przecież Scat Goes Fishing to jest gra roku po prostu. Najlepsza gra świata. Dobra. Oni muszą stąd pójść, bo ja szukam pafa. Tylko, że mam za dużego bajta i nie złapię pafa. Ale... szukam pufa. I... muszę wiedzieć, gdzie on jest. O Jezus. Dałem shifta. No niestety... pafów tutaj nie widzę. Chociaż ja już złapałam pafa, tylko że on był gdzieś na głębiznach. Bardziej. Nie, bo to już są galiny, czyli już jestem prawie przy brzegu. Dobra. Nie ma to sensu. Widzicie, złapałam tutaj bagu. I wiecie, jak mnie było stać na tą łódź? Złapałem to. A nie, to nie jest tu. XD. Złapałem to! Kevin, 63. One były na dnie oceanu. I to nawet nie jednego takiego. Złapałam aż 3. Jeszcze złapałam dużo innych ryb. Pafa też złapałam, jak możecie widzieć. Ile ta jest ryba warta? Co jest jedno? To 200, to mało. Clownfish 40 tysięcy było za tamtego memu. Memu. Możemy sobie za pafa. Ej, 40 tysięcy. Coś pływało fajnego, ale ja lecę... O, paf! Co to było? O, paf! Niech mnie jakaś ryba złapie. Byle jaka... O, turgeon fajnie by było. Bo mi się przyda turgeon, bo mam go na questa. Tam jest... Chodź, Turgeonis.
tylko... Turgeon! Dobra, złapię kogoś innego, wiecie, bo... Nie wiem, czy to się tak uda. Mam łódkę o zawartości 36 tysięcy. I kupiłem... W ogóle to też mam lighta. O, tu jest ten puff. Dziadowski puff. Tylko teraz swordfisha nie będę umiał znaleźć. I ty idź na łódkę. A ja teraz... O, mam pełną łódź. I ja teraz... Zabieram firewerę i hook. I lecę. Zabrać puffa. Jak już będę miał puffa, to spokój. Musi być, no bo... O, no i hook stracony. Jak będę miał już puffa, no to będę już miał spokój w sumie, no bo go żadna ryba nie może ugryźć, bo on ma kolce i to kuje. Inne rybki. Tak? Aj, zarzuciłem za ten. To musi być idealnie na tym skurczy pyku, puffie. Tylko kurde, z rokietem nie wiem, czy to aż nie za daleko zarzuca. Jest! Mam puffa! Teraz go nic nie może zgryźć. I teraz musimy znaleźć swordfish. On jest gdzieś na tej wysokości, tylko on jest dalej. Byłoby kolorowo, gdyby udało mi się go złowić. I mam full łódź, tylko mogę jeszcze go złowić. Ale pamiętaj, Wojtek, nie rzucaj na łódź tego swordfisha, bo wtedy go stracę. Nie będzie zbyt kolorowo. Na szczęście go nic... Mam go! Mam swordfisha! Widzicie? Co? Widzieliście, jak ja go złowiłem? On w ogóle nie ciągnął! Mamy swordfisha! Odcinek nazwę złapałem swordfisha. Może jeszcze dzisiaj nawet inną dużą rybę. O, ja cię gacie! No to nieźle. Mamy swordfisha za 180 tysięcy. No, bardzo łatwo było go wyłowić. On nawet nie ciągnął. W sumie. Nie wiem, czemu inni youtuberowie tak się z nim w ogóle cackali. Przecież go tak łatwo wyłowić. Cel! I mamy. 261 zł. 1000, oczywiście. A ja cię. O, to by było fajnie kupić. No, na wkład jaki? Caesar. Kto to jest Caesar? Czy ja go w ogóle nawet spotkałem? Caesar. A. To jest Baby Caesar. No to Caesar to jest ten taki ten. Wiem, kto to Caesar. A nie. Tylko Caesar jest trudny złapać z jednego powodu. Wiecie czemu? No bo do niego się jego koledzy przyczepiają. No i wtedy jest go trudno złapać. Dobra, tam mamy musztardka. I w ogóle w tamtym odcinku była noc. Co tu się świeciło przez moment? Nie wiem. Miałem noc i spotkałem Noctisa. W ogóle patrzcie, jakie ryby mam w huge. Swordfish rzeczywiście. Złapany Noctis 250 tysięcy. No, fajne. I large. Takie mam ryby. W large'u. Bago złapałem. 16 tysięcy kosztował. Spotter 18 tysięcy. Go jeszcze... Co? On był na początku filmu coin! Oh my gosh! Idę. On kosztuje więcej niż swordfish. Coin. McCoin. Idę na sam koniec, bo on tam właśnie był. O Jezus. No, już jest oddany odcinek, bo złapaliśmy swordfisha w około pierwszych 5 minutach filmu. Co się stało? Może nie aż. No, ale coś tak. W pierwszych 5 minutach filmu już mam swordfisha, no. Pac. Coś po prostu dziwnego. Ale gdyby mi się tego coina udało. Ej, ja ciągle teraz będę łapać swordfisha. Co odcinek? No w ogóle się tak łatwo łowi. Największy problem jest tylko z puffem. A on tak ciągnie, że nie ma czym gadać. Nagrywa się. Przed chwilą sprawdzałam, Wojtek, jak ty jesteś głupi. Dobra, idziemy. Dobra, jesteśmy na końcu. Tam są nawet jakieś rusztowania i jakieś budowle.
Ciekawi mnie, co to? Ej, idziemy na to oceanu? Ej, a może teraz tego szarka łowimy? Spróbujmy. Nie wiem, ile on kosztuje, co prawda. Co to było? Co to była za ryba? Nie wiem, czy to nie była taka za milion. Jak tak, no to... Bagu tam jest. O, tu są pafy. O, co to jest? Chompy! Chodź, chomps. On kosztuje 10 tysięcy. Jezus! O, i tutaj mamy tego. On jest mega dobry. Znaczy, mega... Dużo kosztuje. Ej, to dajcie mi małą rybkę. Nie, ty nie jesteś bagu małą rybką. I on to będzie krążyć? A nie, poszedł sobie już. Ale mamy nowe upgrade'y do wędki. Co to było? Co to jest? Slinker! Możemy iść na dno oceanu? Czy to jest to, czy mi się zdaje? Tak! Możemy zejść na dno oceanu. Ej, no łapiemy Nemo. A! Mam Nemo! W sumie 20 tysięcy to na LC jest, co nie? A go się łatwo wyławia, więc wow. 20 tysięcy Nemo. Clownfish w sumie. Czemu clownfish? Nie wiem. Ale tutaj jakieś nowe ryby przypłynęły, widzicie? O nie, to jest ten. Idziemy znowu na dno. Przecież ja zostaję już milionerem. Mogę! Ja już milionerem zostaję. Ludzie. Czemu ja idę z najmniejszym bajtem? My tylko sobie zwiedzamy. Uż. Jesteśmy na dnie oceanu. Raczej nie na dnie. O nie, nie możemy. Potrzebujemy lepszej wędki, by iść dalej. Ej, mi się wydaje, że tu jest rafa koralowa. Koralowa. Tak, tu chyba jest rafa koralowa. A na rafie koralowej jest bardzo dużo ryb. Tak! Nie, krewetki! Mam krewetę. Ile ona będzie kosztować? Tylko krewetkę chyba ryby jedzą w całości, więc musimy uważać. O nie. Krewetka! Biorę ją! Krewetka! Ona jest w smal. To jest kreweta. Scrimp! Ale fajnie. Mamy krewetę. Kosztuje tylko 100, niestety. Ale fajna kreweta. To jest prawdziwa kreweta. Cieszę się, że złapałem krewetę. Chociaż kosztuje tylko 100, ale się opłacało. Złowić krewetę. Tak, krewetę to naprawdę fajna ryba, ale ja teraz potrzebuję, bo ja idę na dno oceanu z tym, no, największym bajtem na świecie, jaki istnieje w Catch Goes Fishing. Szkoda, że nie ma Giant Bite'a, jeszcze większego, który jest taki wielki. Ej, może znowu Nemka? W sumie to bardzo fajny sposób na... A, Turbi! Wiecie, ile turbi jest wart? Tak, Nemo. Ucieka przede mną. To jest podstęp. Nemo. Nemo. Neumo. A. A. Sprzątasz pokój. Dobra. Jestem. Znowu tylko ja mam mały bajt. Ale przyszłem po małą rybę. O, turbi, musimy go złapać. On kosztuje 100 tysięcy. Ale do tego potrzebujemy mały bajt. Ej, tam był paf, czemu nie wyłowiłem pafa? Mamy! Centkowaną. Clownfisha Nemo.
Jeszcze 3 mogę złapać ryby. Mam już 2 na... 70 tysięcy! Wartość łódki. Tylko, gdzie są małe ryby? Te scissory są małe, ale one są bardzo dużo warte. 10 tysięcy. To ich nie będę marnować. Co to było? Dobra, zmarnujemy jednego. Oj, nienawidzę tego! Nienawidzę. Ja wręcz tego nienawidzę. Nienawidzę nienawidząc. Ale ja nie chcę, by to mi samo opadało na dół. Oj. O nie, nie mamy już latarki. Malutka rybka. Tego już nie łapię. Bo do niego się kuzyni przyłączają. Kuzyni i kuzynki. Dobra. Katwin nas chciał złapać. To jest Katwin? Tak. Katwin. Tu mamy Tiger Sharka. To polujemy na Tigera. Kolejny level. Już 30 mamy prawie. Znaczy 29. Dopiero teraz zaczęliśmy. Więc nie wiem, czy mogę to nazwać. Kingfisha bym mógł. Jako średnio. A nie, no bo mi Kingfish się złapie jak na nic. Ej, ja już jestem prawie na samym początku mapki. Czemu ja na to mówię mapka? O. Spalą? 8 tysięcy. Nie chcę. Mi zależy na Tiger Sharku. Mam 265 tysięcy. No ładnie wam powiem, zarabiam. Jeszcze jak teraz złowimy tego, to już w ogóle będziemy kozaczyć. Ale dobra. On jest taki duży, on mi się gdzieś... On gdzieś musi być. On jest gdzieś na tym przełomie. Nad... Nie! Na tym. Coś tak. Ej, a może idziemy nad nocą, my coś złapiemy? Fajnego. Wow. Ale dobra, naprawdę jest tutaj przekozacko. Złapaliśmy już Swordfisha, jak teraz jeszcze Tiger Sharka. To już w ogóle będzie przekozak. Jak ja wysoko mam tą łódkę. Tutaj. O nie, idą jakieś rybska. Ale jest chyba głębiej. O Jezus, to spada jak... O nie, złapaliśmy małą rybkę. A dobra, może ona jest dużo warta. A jak nie będzie, to ją... Ej, czy ona się odwdzięczy za huk 5000? No, odwdzięczyła się za huk. To teraz za nią kupimy huk. A z rokietką. I lecimy na sam koniec. Ej, dobra, ja nie chcę Tiger Sharka. Ja idę na samo dno. Samiutko. A już mam rocket. Zabieram bomb. 2 bomby. I lecę. Kupiłem sobie bomb stack, to było rozsądne w sumie. Ej, ja mam huk. Ej, rozdymka prawie są. Mogę wyłowić. Mogę wyłowić. Mogę wyłowić. Ale nie chcę, bo za bardzo ciągniesz. Oj. Dostała. Dobra, polujemy na tego Tiger Sharka. Chociaż on jest chyba mocniejszy. Mi się coś... Mus
Bastard, ja ciebie nie chcę! Dobra, może złapiemy rekina. Ty. Tylko rekin jest bardziej... No, no jest na inną stronę. Jest bardziej w tamtą stronę. Więc już teraz spokojnie, już płyniemy po rekina. Tylko ja mam huk i coś, jak coś go ugryzie, to go zje. Więc jest klops. I właśnie rekin. Szkoda, że jest to pierwsze... Potrzebny jest labrador, byśmy widzieli, gdzie jest rekin. Bo na razie to kurde, nie ma w ogóle rekina. Jakbyśmy go złowili, to by było fajnie. No, przyznam. Ale ten swordfish to była naprawdę najbanalniejsza ryba świata. Nawet z cuttlefishem miałam większe problemy, naprawdę. Ja to mówię teraz na serio. Chociaż był większy stres, że mi się zarwie. To wiadomo. Tu jest Tiger Shark. Tutaj jest dopiero Tiger. Moga. Felisha ja nie chcę. Więc nie chcę przepłynie. Dobra, szukałbym już tego rekina bardzo długo. Płaszczka! Ale dobra, nie chcę pachy. Chcę rekina. Ale chyba jestem za głęboko. Ej, no ta płaszczka kusi. Dobra, mamy płaszczkę. Ale ile będzie płaszczka kosztować, ty? Bo to w końcu jest płaszczka, ty. Nowa ryba. Ile? 15 tysięcy. Myślałam, że będzie o wiele lepiej. Jestem zawiedziony. Gramper! Graber, ty żuliku. Niestety dzisiaj muszę chyba wcześniej kończyć. Chociaż ja chcę złapać rekina. O, roundfin będzie spoko przynętą. Chodź roundfin. A teraz ten mustard się nas wystraszył, no i nie chce złapać. Dobra, jest tu jednak. Przepraszam, mustard. No, przepraszam, mustard. Nie, nie wściekaj się, ja naprawdę odwołuję wszystko, co mówiłem, naprawdę. Zaśmierdział bąkiem mojego psa. Ale dobra, nie przejmuję się. Fajny to będzie odcinek z polowania na duże fisze. Duże ryby. Dobra, hak. Baj, hak, to, to i tamto, no i lecimy. Oby mi się duża... Ej, dobra, na rekina idź. Nie! O Jezus! To jest... Ej, dobra, łowimy chyba tego. Się wydaje, Tiger Sharka. On kosztuje 85 tysięcy, tak. Mamy skitera. 65 tysięcy. Takie, czy takie coś za 65 tysięcy nie zadowoli? Zadowoli. No bardziej niż rekin za ten. O, grampcio. Chodź. Czemu ja na niego grampcio mówię? Przecież on jest okropny. To jest okropna ryba. Bombę, dobra, nie zabieram bomby. Tylko ta rakieta... Nie wiem, czy to jest... nie zabrałam huku. A ja się zastanawiałam, że czegoś pewnie nie zabrałem. Dobra, mam hitchhook. Tylko pamiętajcie, że ja ciągle marnuję 5000. Oh my gosh! Oh my gosh! Rekin się na to nie złapie. No, nie złapię się. Dobra, chodzisz ty. Przynajmniej coś. Nie, ja chcę złapać Tiger Sharka. I wiesz, że to się uda. Tym razem zabiorę bombę.
Hatwin 6000. W sumie to nawet dobrze. Your boat is full. Wiem, że jest fullowna, ale mogę jeszcze złowić jedną. Wiem, że jest fullowna łódź, ale mogę jeszcze złowić jedną rybę na wędkę. O, chodź kingfish. Muszę teraz wyczaić gdzieś jakiegoś musztarda. Chociaż musztardy i krampery są wszędzie, więc... Może złowię jakąś dobrą rybę średnią. Nie. O, sibilfina. O Jezus. Zerwi się najlepiej. Znam tę tabliczkę. Jak jest ta tabliczka, to znaczy, że jesteśmy blisko brzegu. No, jest coraz więcej krzaczorów. Tu już jest brzeg. O, dobra. Mam nadzieję, że się uda 26 minut. Się... Gramper na grampera by była. Że mam nadzieję, że się po prostu uda tego Tiger Sharka. Wierzę. Ej, mamy budkę o wartości 100 tysięcy. No, jestem już dobry w to catgirl fishing. Naprawdę, to trzeba przyznać. Jestem już dobry. W to the cat goes fishing. W kolejnym odcinku będziemy zwiedzać dno. Bo kupię chyba za 306... No, teraz chyba... To jest rekin wielorybi. Znaczy nie wielorybi. Rekin wielorybi to mało. Znaczy był ten rekin, tylko że ja mam bombę. Nie opłaciło się zabierać bomby. Średnia ryba. A, nie. Nie chcę ciebie spożyć. O, Turgeon, spożyć. Spożyć Turgeona. Spożyć. Oj, dup. Styknie. Mam hook? Mam, zabieram hook. No, zabieram. Nie, jakbym się Burkris złapał, to bym się wściekł. No wcześniej był, jak miałam bombę, a teraz nie. O nie, widzicie tego Katwina. A. Jest tutaj. Jest byk. Chodź, byku. Mam dobre żarełko. Jak najbliżej. Dwie duże ryby na jednym odcinku. O jacie. O ja. Mamo, sukces. Nie no, to by już było za dziwne. O jacie. No, jestem pod wrażeniem. Ej, może Mawa spróbujemy w jakimś odcinku. Na pewno kiedyś. Ale mi się wydaje, że... Uwaga, uwaga. Na tym skończymy swoje dzisiejsze odcineczek. Jeszcze kupimy... Buster Road. Ja go na derkę zarzuca. O Jezus! Tylko nie ma na niej żadnych update'y. O nie, nie mam tego. Na pewno muszę sobie kupić... Jak ona jest fajna. Na pewno muszę sobie kupić na tą wędkę. Coś najlepszego. Wow, ile ona ma slotów. Kupmy stylinkę. To już jest za 50 tysięcy. Oh my gosh. Couch. Siłę. Drugą siłę. Oj. Nie masz pieniędzy. Jestem znowu biedny. Więc jak chcecie kolejny odcinek z Catgirl Fishing, by nasz kotek znowu był bogaty, to zostawcie łapencję w górę oraz subskrypcję. Ja dziękuję za oglądanie tego filmu. Jak wam się spodobało, zostawcie łapencję w górę oraz subskrypcję. Znowu mówię, więc pa, pa!